Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Pomidor, witam was w kolejnej sesji Zagrajmy w Hokus Pokus Różowa Pantera. Poprzednim razem, w poprzedniej sesji, w sumie to w dużym skrócie wam to teraz pokażę na zamieszczonym filmie, który jest wspominką z poprzedniej sesji, tak więc... Może powinniśmy dodać do kotła ten czarny pas? Ale pytanie, skąd ja ci wezmę ten czarny pas? Co to jest? A jak myślisz? To kanapka z szynką! Dzięki. Hej, spokojnie! To nie ze mnie! Myślałem, że to jest... nieważne. Czemu tutaj wszystkie zwierzęta to są kanibale? Tak chciałbym się spytać. To nie wygląda za dobrze, moi drodzy, co tu się teraz wydarzyło. No, tak więc skoro macie już mniej więcej poukładane, co się działo poprzednim razem, no to teraz możemy być sobie tutaj na Olimpie, no i trochę pogadać sobie tutaj z tutejszymi mieszkańcami Olimpu. Tak więc, co masz nam ciekawego do powiedzenia? Chciałbym zamienić kilka słów z Zeusem. Gdzie mogę go znaleźć? Możesz mi pomóc? Ty go nie znajdziesz, to on znajdzie ciebie. Tak to już jest, jak masz do czynienia z królem bogów. Okej. Witaj, jestem Afrodyta, bogini miłości. Cześć Afrodyto, miło mi. Ja jestem Różowy, a raczej tu jest Różowy, a ja jestem Pomidor. Witam cię bardzo serdecznie. Cześć człowieku, jestem Ares, bóg wojny. Człowieku, wiesz, ta kłótnia dopiero się zaczyna. Jak się rozkręcę, wiesz, mój ojciec Zeus, wujek Posejdon i moja siostra Atena, to człowieku! Jak skończą ze sobą, po Olimpie nie zostanie nawet kamień na kamieniu! Patrzcie, kto nam tu wypłynął! Ahoj, Posejdon! Jakieś wieści o Echidnie? Nie, odkąd Zeus połknął Atenę, znowu! To nawet lepiej. Ta szalona kobieta może nam wszystkim zaszkodzić. Nie chcę się czepiać, ale jeśli to Atena jest odpowiedzialna za zniknięcie Echidny, to jak będzie mogła ci pomóc z głębin Zeusowego żołądka? Cisza! Czy powiedziałaś Echidna? Tak, Echidna to moja wnuczka. Posiada twarz prześlicznej nimfy, ale jej ciało jest ciałem węża. Ostatnio zaginęła, masz jakieś wieści na jej temat? Coś mi się obiło o uszy. Przypuśćmy, że ktoś przypadkowo rzucił zaklęcie, które spowodowało, że Echidna zniknęła. To w stylu Ateny. Tak, tak, tylko ona mogłaby zrobić coś takiego. Jak możemy to odkręcić? Podejrzewam, że tylko Atena może znać odpowiedź. Gdyby ją grzecznie poprosić. Cisza! Cały Posejdon, burza w szklance wody! On i Atena zawsze się czubili. Posejdon jest zbyt dumny, aby poprosić ją o pomoc. Ja nie mam skrupułów. Gdybym mógł porozmawiać z Ateną, z pewnością udałoby mi się ją przekonać. Powodzenia! Jak słyszałeś, Zeus ją połknął. Teraz Atena jest elementem jego życia wewnętrznego. Musi być jakiś sposób, dzięki któremu choć na chwilę zwrócę uwagę Zeusa. Oczywiście, że musi być jakiś sposób, ale na razie Posejdon się obraził i poleciał hen daleko, nawet nie wiadomo gdzie. On pewnie się spieni, ale ten trójząb może się przydać. No, Różowy, będziesz mógł się pochwalić tam w Transylwanii swoim trójzębem. To jest Pegas, uskrzydlony koń. O, piosenka! Umarła moja matka, gdy zawołała mnie na ten świat. Pamiętam wciąż jej wężowy włos. Meduzo, tak ciebie brak. Mój ojciec, władca oceanów, córki i synów ma. Po latach zrozumiałem, że
żadne z nich nie wygląda jak ja. Szybuje kon, ty wzdychasz do, a w studniach wiatr, a ja we łzach. Posejdon dziwi się, Meduza odejść chce, kto mnie dosiądzie, by nad białe wzlecieć mgły. Atena wzięła w jasyr mnie, bo byłem koniem, który skrzydła miał. Wielu bohaterów na grzbiecie mym do sławy gnało. Lecz nie żądaj, proszę cię, zbyt wiele, bo cię zrzucę i spadniesz w dół. Nie lubię dźwigać na swym ciele takiego, co zadaje ból. Górze koń, ty wzdychasz do, a w studniach wiatr, a ja we łzach. Posejdon dziwi się, Meduza odejść chce, kto mnie dosiądzie, by nad białe wzlecieć mgły. Kopytem uderzyłem w piach, zaraz wytrysnął strumień tam. To jest woda, ja wiem, ale kim jestem ja? Mi tak trudno prawdę znaleźć. O skrzydła oddałbym za wieść, że jestem naprawdę tu. Jednak między kartami przebywam wciąż, pośród innych piem bajek stół. Gdy szybuje koń, ty wzdychasz do, a w studniach wiatr, a ja we łzach. Posejdon dziwi się, Meduza odejść chce, kto mnie dosiądzie, by nad białe wzlecieć mgły. Nad białe mgły. Białe mgły. Na białe mgły. O, szybuje koń, szybuje koń, szybuje koń. Ale to była długa piosenka, serio. Ale szczerze? Fajna bardzo. Taka, kurczę, trochę smutna. Trochę smutna, trochę wesoła, nie wiem, tak dziwne emocje mi towarzyszą, słuchając tej piosenki. Dobra, niewiele mamy tutaj do zaoferowania, więc trzeba stąd uciekać. Bo niewiele tutaj zrobimy. Tak więc, musimy chyba do Transylwanii wrócić. Tak więc, ZW, musimy zrobić eksplorację teraz.
Dzień dobry, Violet. Bardzo pięknie wyglądasz. Ja pierniczę. To mi się przyda. Widzicie? Warto było tutaj wrócić. Tu już z niczym innym nie wejdziemy w interakcję. Co jedynie mogę się pochwalić moim trójząbem. Uważaj, gdzie to wtykasz, różowy. Zboczeniec! Czy to trójząb w twojej kieszeni, czy może jesteś... zapomnij. Już wiem, co ty chciałaś powiedzieć, moja droga. Bez urazy, ale trzymając to, wyglądasz trochę jak... morska mapa. To wygląda na ostre i niebezpieczne. Uważaj, aby nie trafić tym kogoś w głowę. Ostrożnie, bo przedziurawisz mi portfel. Czy te nieurocze widły? Może byś popracował chwilę w ogrodzie? Ta, tymi widłami, tym trójzębem, no pewnie. Tym to dopiero można mieszać drinki. Ta, na pewno, trójzębem drinki. Och, przestraszyłeś mnie. Masz na to pozwolenie? Tak, mam na to pozwolenie. Idźmy stąd. Bo oni tutaj nie są ciekawymi dyskutantami. Tyle mam do powiedzenia. Czemu on z... Co? Przecież oni na dole byli. Nie rozumiem, o co chodzi różowemu teraz. Spokojnie, trzymaj się, mały przyjacielu. Już niedługo. Celnie strzelasz? Tak, celnie strzelam. Żebyś wiedział. To lecimy z powrotem do Olimpu. Bo teraz chyba mamy coś, co popchnie fabułę do przodu, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że to popchnie fabułę do przodu. A mianowicie teraz przekażmy te perfumy. Pachnie bosko. Nawet sobie nie wyobrażasz, o ile łatwiejsza byłaby moja praca, gdybym pachniała w ten sposób. Proszę cię, daj mi to. Dam ci całą butelkę. Jak pomożesz mi skontaktować się z Zeusem? Rozpyl na mej szyi odrobinę tego specyfiku i Zeus wnet się tu pojawi. Zeus leci na perfumy? Nie zupełnie. O, Zeus! Coś tutaj pachnie bosko. Najfajniejszy zapach, jaki w życiu czułem. Faktycznie pachnie nie z gorzej. A swoją drogą, co tam słychać dobrego? Daj spokój, Afrodyto. Mam migrenę. Łeb mi pęka. Migrenę to ma królowa angielska, a ciebie Zeusie to... Dokończ. A będziesz miał kaca przez ruski miesiąc. Cokolwiek by to nie znaczyło. Chyba przez ruski rok. A poza tym ty to chyba masz zagrożenie we łbie co jedynie, ale... Spokojnie, pomogę ci. Mam nadzieję, że masz nauczkę, tatuniu. Dziękuję ci. Różowy bogu bólów głowy. Luz, maleńka. Polecam się. Nie polecaj się, bo polecisz. Atena sprawiła, że zniknęła Echidna. Już ci mówiłam, że nie mam nic wspólnego z tą... pół kobietą, pół wężem. Żmija. Kto zatem odpowiada za zniknięcie Echidny? Kto pytam zabawiał się magią, o której nie ma pojęcia? Czy to ty? Różowy bogu od bólu głowy? To wszystko było strasznym nieporozumieniem. Na początku był... kocioł. No i mały chłopiec w poważnych tarapatach. Potem przyszła kolej na magiczną księżniczkę Syrenkę Ninja, trochę sałatki, a potem to już Echidna siedziała w Violet, a Violet powędrowała. Nie mam pojęcia gdzie. Ty jesteś odpowiedzialny za zniknięcie Echidny? Ty, o bogu bólu w głowy? To niedobrze, wręcz źle. O twym losie zadecydują dwa trudne, prawie niemożliwe do wykonania zadania. Aby przeżyć, musisz wywiązać się z obu. Ale... Na Olimpie nie ma żadnych ale. Nie uogólniaj, bo cię rozboli głowa. Dobra, zaczynamy testy. Poczekajcie chwilę. Czy ktoś nie powinien mnie przygotować do zadań? Chyba tak.
O kurczę, kto to? Apollo! Któż by inny? Jak leci, stary? Bywało lepiej. Musimy popracować nieco nad tobą. Powinieneś mieć duży kark, no i trzy paski. Zaczynajmy zatem. Twoje pierwsze zadanie będzie podobne do tego, jakie kiedyś postawiono przed moim synem Perseuszem. Musisz pokonać dwie pozostałe gorgony. Pierwszą z nich, Meduzę, skrócił o głowę właśnie Perseusz. Ty musisz jednak pamiętać o tym, że nie wolno ci jest przelać krwi, kapujesz? Musisz je pokonać, ale nie wolno ci nikogo zażynać. Poza tym pamiętaj, że nie możesz na nie spojrzeć, bo zamienisz się w różowy marmur. Jak się dostanę na miejsce próby? Czemu nie pojedziesz na Pegazie? Skrzydlatym koniu. Wyskoczył z obciętej głowy Meduzy. Na pewno pamięta jeszcze drogę do Gorgon. Spokojnie, wrócę tu za chwilę. Nawet nie zdążycie powiedzieć ciastko z jagodami. Ciastko z jagodami. Ja już zdążyłem powiedzieć i nie wróciłeś. Dla osób, którzy się mogą zastanawiać, dlaczego on ma niebieskie zęby, to już śpieszę z odpowiedzią, z taką banalną odpowiedzią. Otóż on ma sztuczną szczękę. To jest szczęka, którą zawodnicy zakładają właśnie jak uprawiają jakieś boksy, jakieś tam freak fightowe, inne sporty. I to jest szczęka, która chroni przed, wiecie, przed tym, żeby normalna szczęka nie miała tutaj pewnych nadwyrężeń. Dlatego tak od razu wolę to podkreślić, jeżeli ktoś by się zastanawiał, dlaczego ma niebieskie zęby i w ogóle co tutaj Mike Tyson robi, ale okej, dobra, to już inne mam tutaj swoje takie... Dobra, idziemy do Pegaza. Idziemy. Lecimy z koksem. Idziemy, kurde, będziemy teraz. O kurde. O. Dzięki za podwózkę, Pegazie. No ja tutaj nie mam nic innego, więc chyba muszę stąd spylać. Uciekamy stąd. Pewnie się zastanawiacie, po co ja tutaj wróciłem, co nie? Otóż intryguje mnie jeszcze jedna rzecz, którą wcześniej zauważyłem, ale nie podnosiłem. Ten aparat. Nigdy nie wiadomo, kiedy trzeba będzie strzelić fotkę. No właśnie. On mnie na początku trochę dość zaintrygował, bo on tak, wiecie, on się trochę wyróżniał wśród innych obiektów. Bo inne obiekty to takie, wiecie, były po prostu, o na przykład jak ten kwiatek, gdzie nie możemy z nim wejść w interakcję, a on z kolei właśnie wyglądał jak na przedmiot, z którym dałoby się wejść w interakcję i w sumie myślę, że mogę to wykorzystać teraz, ten aparacik. I tak też zrobimy. Wykorzystamy go. Szkoda, że z tym kamerdynerem nie można pogadać. W ogóle po co on w takim razie tu stoi, skoro on robi tylko za osobę, która pilnuje tej łazienki, nic więcej. Bez sensu. Elo, trzymaj się, cześć. To możemy teraz z nimi pogadać. Jam jest Steno. Jam jest jedna z Gorgon. Jesteśmy Gorgonami. Odwróć się, abyśmy mogły cię zobaczyć. Nie mogę się obejrzeć. Kto przyzywa przerażające Gorgony? Ja. Różowy. Bóg bólów głowy. Ja nie mam migreny. Migrenę to ma... nieistotne. Dobra, i teraz tak, aparat. Cykniemy se foto, czy nie możemy? Nie możemy. Czyli coś, czegoś jeszcze zapomniałem.
Czegoś jeszcze zapomniałem i wydaje mi się, że właśnie to w Transylwanii zapomniałem. No właśnie, tego żeśmy zapomnieli. Się tak zastanawiałem, coś mi tu kurde nie gra, coś mi tu kurczaki pieczone nie gra. Teraz będzie można kurde polecieć. Teraz myślę, że się uda nam ogarnąć to, co trzeba ogarnąć. No dobra, to może podamy wam coś dobrego. Kto zamawiał sałatkę grecką? Super jedzenie. Tak to już jest, jak się żyje na bagnach. Wiesz, że nawet pizzy do nas nie dowożą? O, zjeżdżam się w kamień. Nauczka dla wszystkich dzieci zgromadzonych przed monitorami. I nie tylko. Tak, to niech będzie nauczka, tak. Oczywiście. Piękna różowa pantoszyca o wymiarach iścianielskich. Nie mogę się obejrzeć. No nie możesz się obejrzeć, więc co możemy zrobić? To też warto podwędzić. No, jeszcze trzeba było do torebki kurde zajrzeć. Teraz już chyba mamy wszystko, tak mi się wydaje przynajmniej. Czemu on znowu z góry schodził? O co tu chodzi? Nie rozumiem kompletnie. Teraz damy to, co trzeba dać, czyli to. Proszę pani. Proszę pani, przepraszam. Przepraszam, ale coś utkwiło pani między zębami. Może zechciałaby pani spojrzeć i... Prawda? I teraz możemy sobie cyknąć foto. Powiedzcie cheese. No i elegancko. Teraz możemy wracać. To co mieliśmy zrobić, to zrobiliśmy. I teraz można się pochwalić, że zostali oni unicestwieni. Uwaga. To jest fotografia. Na fotografii można uchwycić obraz. Pokaż mi to! Pokaż mi to w tej chwili! Nie mogę wprost uwierzyć. Niesamowite, prawda? Idealne odwzorowanie rzeczywistości i... Na pewno nie zmajstrowałeś tego w Photoshopie? No to zobaczmy, jak dobry jesteś w zadaniach wymagających pracy mózgu. Mam nadzieję, że powtórzyłeś sobie grecką mitologię. W tym narożniku, ważący przeszło 98 kg, z czego przeszło połowę uznać możemy za wodę. Potężny i mściwy Posejdon! Bóg morza! Jakieś 30 kilo. W drugim narożniku zaś ważący jakieś 30 kilogramów. Różowy i uwielbiany bóg bólu głowy! Dzięki za wprowadzenie. Odpowiedz na postawione pytania albo gin. Dobra, jedziemy z tym koksem. Dawać pierwszy... question. Kiedy Atena dowiedziała się, że w jej świątyni całowałem się z Meduzą, zamieniła jej włosy w kłębowisko przerażającego robactwa. Jakiego? Węże?
Tym razem miałeś szczęście, ale pozwól, że przypomnę. Jeśli żyć chcesz, odpowiedz na co najmniej 4 z 5 pytań. Dawajcie. Postaraj się, chłopcze. Kiedy Ateny poszukiwały swego patrona, wybór był między mną a Posejdonem. Daliśmy więc dary i powiedz teraz, jakie z mej strony padły ofiary? Winogrona? Pudło! To, co wskazałeś, to zła odpowiedź. Raz jeszcze sknocisz i koniec zabawy. Odpowiedz na co najmniej 4 z 5 pytań, jeśli zależy ci na życiu. Dobrze. A co on dał? Gejzer. Choć twa odpowiedź była dobra, wiedz, żem z tobą nie skończył. Jeszcze 2 pytania czekają na ciebie. Pytanie za 100 punktów. Kto, będąc synem Kronosa, jest ojcem nas? Mnie, Hermesa, Apolla i Aresa, a także Perseusza, Heraklesa i Dionizosa? On chyba. Dobrze powiedziałeś. Zeus zaplanował sobie akcję doskonale, ale żeby podejść wybraną kobietę, pojawił się pod inną postacią. Jakiej formy z pewnością nie użył? Oto kolejne jest pytanie. Nie użył kanapki. Znowu dobrze. Nieźle ci idzie. Przyznaję, że przeszedłeś testy. Zaprowadź mnie do mojej wnuczki i wszystkie zatargi zostaną zapomniane. Cała przyjemność po mojej stronie. Ty! Udało się! O kurde! Dobrze wiedziałem. Idziemy czy nie? Tak, idziemy. Chociaż wiem, że jeżeli się nie uda... Powiedzmy, wydaje mi się, że jeżeli by mi się nie udało, to tak czy siak bym poszedł dalej z fabułą. Ale jeżeli tak jest, jak ja przed chwilą powiedziałem, to wkleję wam teraz cutscenkę, która miała miejsce, gdyby mi się nie udało. Odpowiedź błędna nasze dusze rani. Odpowiedź jest... Do Wani. To Zeus. A ja nie usłyszałem w ogóle pytania. Posejdonie. Poczekaj! Jak mnie wykończycie, nigdy nie odnajdziecie Echidny. Dajcie mi szansę, a pomogę wam. Uwierzcie. Poza tym pokonałem Gorgony. Bóg bólu głowy ma rację. Załatwił Gorgony. Wyruszę wraz z nim do Echidny. Niekiedy wydaje mi się, że życie jest jak głupia gra komputerowa. Jak jedziemy? Pojedziemy moim zaprzęgiem. O kurde, a to było dobre. No i teraz już tylko tutaj możemy być. Tak więc tu już zaczynamy wielki finał gry w tym momencie. Proszę państwa, panie i panowie. Strzała wszystkim. Wszyscy? To jest Posejdon. Posejdon? To są wszyscy. Co z Zeusem? Nie miał kasy? Posejdon jest dziadkiem Echidny i... Echidna? Złaś na dół i to już! Z reguły nie pozwalamy jej warczeć, ani lewitować nad stołem. Nie ma prawa też oddawać się pod kontrolę złych mocy. Nie będę tolerował ani chwili dłużej tych zabaw. Echidna, idziemy do domu! No i co zrobisz? Cóż mogę zrobić? Nie słucha się. Niech się skończy smutny czas. Violet sobą będzie wraz. Abrakadabra. Kryć się, zaraz będzie... Zeus? Czy to ty? Nie. Czy to Ricky Martin? Niezupełnie. Czemu krzyczymy?
Bo on jest straszny. Jest bardzo straszny. Wystarczy. Ale było fajnie. Chodźmy do domu. Mam migrenę. Dobrze się składa, on jest... Weź się po aspirynce i odezwijcie się do mnie rano. Nie ma sprawy. Och, przerażający sen. Violet, idziemy do domu. Możemy go zatrzymać? Ile? Weźcie go sobie, w ramach przyjaźni japońsko-różowiastej. Naprawdę? Poczekajcie, a co z zębami? Chciałem zęby jako amulet, tak na szczęście. Ale jeśli mają sprowadzić na mnie takie zakręcone akcje, to ja wysiadam. Dziękuję i żegnam się czule. Twój piękny głos to najlepszy amulet. Z twoich ust to prawdziwy komplement. Mogę odprowadzić cię do domu? Czemu nie? Hej, co z zębami? To chyba wy będziecie szczęśliwcami tego wieczoru. Co wybieracie? Daj spokój, wcale nie przyszedłem tu z powodu zębów, tylko na darmową wyżerkę. Zaraz, zaraz. Jeśli żadna z bogatych person nie chce tych zębów, to... To po co mi one? Hej, co z zębami? To chyba wy będziecie szczęśliwcami tego wieczoru. Co wybieracie? Cóż, za szczęśliwe zakończenie. Teraz będę mógł ukoronować moją pracę. Co zamierzasz? Będę kandydować na burmistrza. Natanie juniorze, znów to zrobiłeś! Słyszysz mnie? Znów! Przesadziłeś. Tym razem definitywnie powędrujesz do Akademii Młodych Dziąseł, słyszałeś? Dawno powinnam chyba cię tam wysłać. Zawsze chciałem zostać magiem, a będę stomatologiem. Ależ, Natanie, to także po części moja wina. Widzisz, dostrzegłem w tobie duże moce magiczne i postanowiłem wypróbować twoje umiejętności. Tak też zadziałałem trochę tu i tam. Wetknąłem nos tam, gdzie nie powinienem. Starałeś się jak mogłeś. Daj spokój. Jestem do niczego. Wiem o jednej rzeczy, której dokonałeś samodzielnie i która zakończyła się sukcesem. Prawdziwy pokaz magicznych zdolności. O czym ty mówisz? Zatrute jabłko. Zadziałało tak, jak chciałeś i nikt ci nie pomagał. Hej, to prawda. Natanie, może chciałbyś się u mnie uczyć? Byłbyś moim czeladnikiem. Nauczę cię wielu tajnych zaklęć. No, a co z moimi rodzicami? Czuję, że się zgodzą. Pora się zwijać. Trzym się, Natanie. Powodzenia w nauce magii. Wszystko dobre, co się dobrze kończy. Tak więc ja, różowa pantera, luźny gość, zwijam się do domciu. I muszę wam powiedzieć w sekrecie, że dawno nie przeżyłem takiej zakręconej historii. A mówią, że akwizytor ma nudne życie. A więc... Jak spreparowałeś to zatrute jabłko? Wszystko w swoim czasie, mistrzu. Wszystko w swoim czasie. Ale to było pojebane zakończenie, bez kitu. Co tu się odwaliło? Ja pierniczę. Czemu oni wyjęli te zęby? Co tu się dzieje? Ale no nic, udało nam się. Przeszliśmy hokus pokus różową panterę. Ostatnią grę, jeżeli chodzi o te całe point and clicky. I muszę przyznać, że naprawdę jest to krótka gra, jakby nie było. Wydaje mi się, że na kłopoty pantera była o wiele dłuższą grą.
Jeżeli chodzi o zakończenie, co tu mogę więcej powiedzieć? Zakończyliśmy przygody młodego akwizytora, zwany jako Różowy. No i co tu mogę więcej powiedzieć? Wydaje mi się, że graficznie, soundtrackowo i fabularnie jest to całkiem przyjemna naprawdę gierka. Polecam każdemu sobie w to zagrać. Oczywiście, żeby zagrać w tę grę, potrzebujecie mieć emulator SCUM, coś tam, nie pamiętam, chyba SCUM się dobrze chyba mówię. I kurde, nie wiem, co mogę więcej powiedzieć. Coś tu będzie jeszcze? Czy to już wszystko? A, mogę sobie polatać kursorem. Spoko. Dobra, moi drodzy, dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało, że w sposób ciekawy i informatywny prowadziłem tę serię z Hocus Pocus Pantera. Nagrywam to również 17 maja, tym razem o 13:36, bo stwierdziłem, że skoro mi niedużo zostało, to nagram do końca. Nie mam zamiaru się już więcej powtarzać, tak więc jeżeli jesteście nowi na kanale i spodobał wam się mój content, to zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych. Zalecam zapoznać się ze moimi socjalami, linki są pozostawiane w opisie. No i co? To by było na tyle. Chyba dotrzymałem słowa i żadnej postaci przez całą serię nie obraziłem. Co jedynie zasugerowałem, że ktoś może mieć ADHD, ale nie powiedziałem na przykład innych inwektyw w stronę danej postaci, tak więc udało się, kurczę pieczone, udało się. Na razie, trzymajcie się, cześć i do następnych serii na kanale i innych tego typu filmów. Elo!